Jakie daje efekty? Pana tam. Trochę o tym mówiłam, mówiąc o tym, dla kogo ona jest. Ale wiesz co, myślę, że takimi najszybciej i najmocniej zauważalnych już na sesji, nawet tej pierwszej, to też widzimy podczas ćwiczeń na warsztatach, kiedy ludzie dopiero uczą się tej metody, a już i tak oni sami zauważają zmiany i w sobie, i w kliencie, z którym pracują. To jest z jednej strony wzmocnione poczucie samostanowienia. Większa odwaga do zajmowania własnego stanowiska, do komunikatów asertywnych, bądź świadomości, że wcale nie jestem asertywny, tylko mi się wydaje, że jest. Jest metodą, która uczy asertywności, jest metodą, która uczy i takim jest, jej efektem też jest to, o czym też już wspomniałam, wzmocnienie poczucia pewności siebie i własnej wartości. Jest metodą, która wyzwala w ludziach ich własną zgodę na ich własną różnorodność, na ich kreatywność, na ich inność, na ich prawdziwość. Jest metodą, której efektem jest też odwaga do bycia w autentyczności wobec samego siebie. Do realistycznego, to się tak ładnie psychologicznie nazywa, do realistycznego testowania rzeczywistości i realistycznego doświadczania własnych emocji. No. Nie tylko mówię, że oj, chyba się zakochałem, ale po prostu pozwalam sobie na to, że to nie jest już chyba, tylko jednak no, nazywanie rzeczy po imieniu. Tu mieści się też zgoda na i większa otwartość na to, że nie muszę być zawsze perfekcyjny i uczę się poprzez doświadczanie. Z racji tego, że jest to metoda bardzo mocno na tu i teraz, to uczy też ludzi większego, może nie zakotwiczenia, ale takiego bycia w pełni w tym, co teraz się dzieje, a nie w przeszłości albo w przyszłości. Uczy i takim efektem jest też większa zgoda na własną dynamikę, na zauważanie swojej mechaniki. Jest na pewno tutaj też kwestia bardziej prawdziwej, bardziej czytelnej komunikacji i samym sobą, i z drugim człowiekiem. I takiej, wiesz co, takiego większego uśmiechu do rzeczywistości, nie? I zauważania potencjału, jak to ładnie dr Jaap Hollander mówi, potencjału w obszarze ograniczenia. Bo nawet ograniczenie ma swój potencjał. Tylko że na pierwszy rzut oka mózg nauczył się zauważać jakby pierwszą powłokę pod tytułem jestem w dupie. Nie? I im bardziej mam poczucie, że jestem w dupie, tym bardziej się to zakleszcza. No? Więc tam jakby efektem tej metody jest jakby obranie cebuli ze skóry. Nie? Czyli to, co narosło w moim filmie pod tytułem Gdzie jestem? Odpada, a pozostaje, nie chcę użyć mięsa, ale miąższ tej cebuli. No? Jest też taką metodą, której efektem między innymi, i znowu powiem, że mocno doświadczalnym już na samej sesji, ale też no, mocno po, to jest takie bycie w zgodzie z sobą, bądź w zgodzie na to, co już przeminęło, albo w zgodzie na to, że może przyjść nowe. Czyli zmniejsza się lęk przed nieznanym. To chyba to są takie, wiesz, największe efekty. I to, że człowiek dociera, niektórzy mówią, że o wiele szybciej niż w innych metodach. Ja nie wiem, nie liczę nigdy czasu. Do sedna, o co tak naprawdę chodzi jemu, bądź co tak naprawdę sprawia, że jest w takim, a nie innym miejscu, w takich, a nie innych myślach. Szybsza odwaga do bycia
w zgodzie po prostu. No. To tak. I to, co obserwowałam przez parę dobrych lat przy pacjentach depresyjnych czy z obniżonym poczuciem sprawstwa, to to, że ludziom jest szybciej i łatwiej zauważać nawet te małe kroczki w swoich zmianach i nawet te małe kroczki w tym, że się uruchamiają. Na nowo odzyskują, jak to kiedyś mi jeden z pacjentów powiedział, na nowo odzyskałem oddech. A to jest chyba czasami największa radość.